po zapoznaniu się w dwóch pierwszych częściach z podstawowymi i pierwszymi czynnościami wykonywanymi na polu, zapoznajmy się z kilkoma następnymi detalami. Patrząc na menichotki systemu CruisePilot, widzimy u góry z prawej strony niewielkie wskazanie. W tym miejscu wyświetlane są rozmaite ikony wyjaśniające, dlaczego system CruisePilot nie jest obecnie w stanie bardziej przyspieszyć. W dalszej części filmu zapoznamy się z poszczególnymi symbolami, ponieważ występowanie poszczególnych czynników ograniczających bardzo silnie zależy od warunków. W tym miejscu zebrano liczne, różnorodne sytuacje występujące podczas zbioru. Stąd w zależności od sytuacji ustawia się również inną żądaną przepustowość. Symbol sita wskazuje, że czynnikiem ograniczającym są tylko straty na czyszczeniu. Symbol wytrząsacza sygnalizuje nam teraz, że nasze straty podczas separowania nie pozwalają jechać z wyższą prędkością. Straty powstające zarówno podczas separowania, jak i czyszczenia mogą wzrastać do poziomu tuż pod czarną linię, zanim system CruisePilot nie zmniejszy prędkości. Aby żądany poziom strat odpowiadał wskazaniom czujników strat tuż pod czarną linią, a tym samym aby system CruisePilot mógł prawidłowo oceniać straty, ważne jest prawidłowe ustawienie czułości dla strat powstających zarówno podczas separowania, jak i podczas czyszczenia. W każdej sytuacji musimy na polu zweryfikować, jak duże są straty w rzeczywistości. Następnie w razie potrzeby dostosowujemy czułość. Im wyższa jest ustawiona wartość, tym większy wpływ mają straty na system CruisePilot. Również ilość materiału w kanale wciągającym może stanowić czynnik ograniczający dla prędkości wybranej przez system CruisePilot. W oknie chodki wzrasta aktualnie mierzona ilość materiału do poziomu żądanej przez nas przepustowości. Również i ten czynnik ograniczający jest wyświetlany u góry z prawej strony okna chodki. Niewielki symbol pojazdu pojawia się zawsze wtedy, gdy kombajn osiąga ustawioną przez nas prędkość maksymalną. Naturalnie może się zdarzyć, że system CruisePilot będzie co chwila przełączać się między dwoma lub więcej ograniczeniami, w zależności od tego, który z czynników najsilniej ogranicza w danej chwili. Jeśli obciążenie silnika przekroczy ustawiony przez nas w menu głównym poziom maksymalny, następuje ograniczenie lub nawet zmniejszenie prędkości jazdy. Można to rozpoznać po symbolu silnika. Po dotarciu na koniec pola i podniesieniu przyrządu szlifnego, system CruisePilot wykrywa zanik dopływu materiału i przechodzi w tryb uwrocia. Lekko przesuwając dźwignię jazdy do przodu, możemy teraz dezaktywować system CruisePilot i przyspieszyć maszyną. Gdy po zawróceniu ponownie dojeżdżamy do łanu, wystarczy na krótko nacisnąć przycisk automatyki w dźwigni jazdy, aby ponownie uaktywnić system CruisePilot. Zobaczmy teraz, jak zachowa się system CruisePilot podczas wyładunku w trybie rozładunek. Najpierw należy odchylić rurę wysypową zbiornika ziarna. Po włączeniu rozładunku system CruisePilot przełącza się w tryb wyładunku, wyświetlając tę ikonę. Najpierw zostaje nieco ograniczona prędkość jazdy, aby stworzyć rezerwę. Następnie dalsza jazda odbywa się ze stałą prędkością, dopóki jest włączone opróżnianie. Tryb rozładunku jest automatycznie dezaktywowany po 30 sekundach od wyłączenia opróżniania. Alternatywnie można też zakończyć tryb przeładunku, naciskając ponownie przycisk automatyki. Jak już pokazano w pierwszej części, istnieje również możliwość całkowitego wyłączenia trybu rozładunku w głównym menu systemu CruisePilot. Stawia to jednak dużo wyższe wymagania operatorowi pojazdu odbierającego. Po pojawieniu się tego symbolu, maszyna dostosowuje się do nowych warunków zbioru. Nie można jeszcze wyświetlić nowej wartości granicznej.